No niestety, słuchajcie, noc została mnie na terenie fortu Bojanowo, więc tak dzisiaj trochę nocuję urbeksowo, znaczy się pato urbeksowo, prawda? Jak przystało na pato streamera. I tipa, którego obiecałem, pokażę wam już niestety po ciemku, a mianowicie jest to, o, może sobie tak oświetlenie postawię, o, słuchajcie, i to są, o, to jest to, to są tak zwane żele do podgrzewaczy gastronomicznych, bardzo fajna alternatywa dla kuchenki gazowej, bardzo bezpieczny, przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, nie wydziela nic, na naczyniach nie zostawia żadnego osadu. Jest to taki alkohol etylowy w żelu. Taka puszeczka kosztuje coś około 2, nie wiem, no poniżej 5 zł. Kupuje się to. Najłatwiej to dostać w hurtowniach gastronomicznych, znaczy ze sprzętem gastronomicznym dla branży gastronomicznej, bo to są podgrzewacze takie gastronomiczne, wiecie, gdzieś w knajpach, gdzie w jakiejś brytwance leżą flaki, żeby one nie wystygły, to tam pod nimi się pali coś takiego. Niestety, ponieważ mowa o hurtowniach, to w pojedynczej sztuki wam takiej jednej puszki nie sprzedadzą, trzeba kupić całą zgrzewkę. Zgrzewki są chyba najmniejsza to 3 sztuki. Ja kupiłem 6-opak. Są jeszcze chyba po 12 sztuk, 24 i 48. I taka 48 sztuk to kosztuje, żeby was nie skłamać, coś około niecałe 200 chyba. No, będzie plansza z ceną. No ale 48 sztuk to, słuchajcie, to naprawdę to, no nie wiem, no. Ja kupiłem 6 sztuk i dopiero w tym sezonie wypaliłem jedną. Czas palenia takiej puszki to 3 godziny. Czyli zobaczcie, kartridż 300 gramowy, tam w zależności od tego, jak się go użytkuje, 3,5 godziny taka średnia, nie? Dla kartridża takiego 300 gramowego dla kuchenek gazowych. Taki, którego ja używam, którego na pewno widzieliście na niejednym filmiku. A taka puszeczka 3 godziny. Zobaczcie gabaryt tej puszeczki. Kartridż jest mniej więcej jak moja prowizoryczna kuchenka na patyki, bo ona mi tu wchodzi, tutaj mam więcej, mniej więcej tu się kończy i tutaj wystaje palnik. Na pewno możecie to zobaczyć na filmikach. A to jest taka puszeczka o tej samej wydajności. Z tym żelem alkoholowym. Żel alkoholowy wygląda tak, to jest taka galareta zielonkawa, trochę jak z filmów jakiś science fiction, jakaś taka substancja obca. Masa takiej jednej puszeczki to jest mniej więcej to samo co ten 300 gramowy kartridż. Tutaj jest, jeżeli chodzi o pojemność, nie wiem czy 200 gramów. 200 gram tutaj jeszcze widać. Czyli o 100 gram lżejszy od kartridża, który jest 300 gramowym kartridżem z gazem. A to jest żel alkoholowy. A, jeszcze jedno. Te puszeczki występują jak gdyby w dwóch formach. Są takie jak te, z wieczkiem i z knotem.
No, tych z knotem nie używałem, bo no, gotowanie czegoś na takiej świeczce z knotem, no to za długo by to trwało, ale na przykład jako jakaś właśnie świeczka, coś a la lampka taka, bushcraftowa, albo nawet podgrzewacz do namiotu ceramiczny, tam z jakiejś doniczki, to może się całkiem sprawdzić i może to być fajny pomysł, który być może zademonstruję. Jeżeli dorwę taką puszkę z knotem. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowania turystyczne, to tych nie ma żadnego sprzętu do tego typu puszeczek, ale są dostępne na Allegro, no i tam na jakichś tam portalach ze sprzętem turystycznym, takie kuchenki alkoholowe z takimi palnikami. Te palniki są mniej więcej gabarytów tych puszek i można kupić taką, one nie są jakieś drogie, są różne, one mają różne takie stelaże do stawiania i ruszty do stawiania garnków. Można po prostu zamiast palnika z tamtej kuchenki użyć takiej puszki. Prędzej czy później ktoś w końcu wpadnie na pomysł i zrobi coś, jakiś taki osprzęt do tych puszek, żebyśmy mogli, albo sam może coś takiego zrobię i otworzę firmę, cholera wie. No. To jest jeden z moich tipów, z moich propozycji, jako alternatywa dla kuchenek gazowych i uważam, że bardzo fajna. Używam to od jakiegoś czasu. Używam tego nawet bezpośrednio pod tarpem, bo mam większe zaufanie do tego niż do kuchenek. Wiecie, do kuchenek gazowych to ja mam uraz, bo no kiedyś mi taka kuchenka pierdyknęła, nie? To było dawno, dawno temu na wyjeździe. To była taka kuchenka, taka z jakimś takim przebijakiem. Nie moja, tylko z koleżki. Koleżka usiadł, postawił tą kuchenkę, odpalił ją, siedział. Ona się rozpaliła, coś tam po niej siedział, chyba poszedł po garnek, wstał na chwilę, poszedł po garnek i w tym czasie, i w tym momencie ta kuchenka pierdzielnęła. Ja stałem tak mniej więcej obok, jakieś odłamki mi między nogami śmignęły. Nic się nikomu nie stało, nie? Fart, no, koleś siedział, dosłownie odszedł i w tym momencie wybuchła. Gdyby tam posiedział sekundę dłużej, to cholera wie, co by się stało, nie? No, uraz pozostał, no i wiecie, no, kuchenek gazowych zacząłem używać, jak zacząłem jeździć po tych strefach bushcraftowych, bo tam wymagali, że jeżeli chce się mieć ogień, to trzeba mieć, tu tylko jest dopuszczona kuchenka gazowa, nie wolno takich kuchenek na chrust, kuchenki na chrust są zabronione, no dziś to już wiadomo, no bo lasy państwowe handlują tym chrustem, więc jeżeli byśmy im tam zaczęli to spalać, to byliby niezadowoleni. No zaraz wam zademonstruję, jak to działa w praktyce. Ultralightowcom taki sprzęt powinien naprawdę się spodobać. I jako stelaża, jako takiego, wiecie, rusztu do używania, do tych używam tej swojej mega uniwersalnej kuchenki z puszki po grochówce z Biedry. Ona robi i za kuchenka na patyki, i taki właśnie stelaż dla kuchenki gazowej, dla 300 gramowych kartridży. I do tego jeszcze o dwa takie wkłady. Zawsze jak gdzieś jadę, to biorę dwie sztuki i mam wtedy pełne 6 godzin gotowania. To idzie na spód. No dziś wziąłem tylko jedno, bo na jedną noc to przecież nawet nie wypalę tej jednej. I żeby ją wykorzystać, to wystarczy po prostu tylko zapalniczką. Tak. O. Już. Wrzucamy teraz. Cyk. Na to stawiamy ruszt. I mamy gotowy palnik.
O. Dobra. Czyli mniej więcej tyle samo czasu się będzie to gotowało. Słuchajcie, zobaczcie. Przykryjemy to sobie. Jedyna wada tego, że z czasem jak jest coraz mniej tego żelu, to ten płomień jest słabszy, no bo on jest tam na dnie tej kuchenki. Najmocniejszy jest jak ten karcisz znowu. Ok, patrzcie teraz. Kawkę sobie już zagotowałem. I trzeba to zgasić, tak? Zdejmujemy ruszt. Bierzemy wieczko. O. I przykrywamy. I już. Kuchenka zgaszona. Trzeba to tylko zrobić w rękawiczce jakiejś, no bo to wszystko jest gorące. Ale można spróbować po prostu silnym dmuchnięciem zmuchnąć ten płomień. Co nie jest łatwe, ale możliwe. Tych puszek nie trzeba wyrzucać, można je napełniać, bo można sobie kupić na Allegro czy gdzieś taki żel po prostu w butelce, w karniszce, w wiadrze, on jest tani i można go uzupełniać, a ta puszeczka po prostu sprawdza się jako palnik. No to taka moja, to taki pierwszy tip.